No a teraz Kamil Stoch. Trzykrotnie tutaj w Planicy na Letalnicy wygrywał zawody rangi Pucharu Świata. Był rekordzistą tego obiektu, 251,5 metra. Leć zatem Kamilu, spokojnie, ostatnia próba w indywidualnym konkursie o Mistrzostwo Świata. Dobre jak dla Kamila prędkość na progu, a zatem tam w porządku było wszystko z tą pozycją dojazdową. No i bardzo dobry skok na zakończenie. Dobrym akcentem kończy te mistrzostwa Kamil. To bardzo ważne w perspektywie jutrzejszego konkursu drużynowego, bo trochę słabsze mieli te ostatnie skoki i Dawid Kubacki, i Andrzej Stękała. Kamil Stoch dobrze, 223 metry dzisiaj w trzeciej serii, teraz 222,5. No trochę słabszy ten pierwszy konkursowy skok wczoraj zdecydował, że będzie gdzieś tylko pod koniec tej czołowej dziesiątki Kamil. Na razie będzie prowadził, będzie wyprzedzał Jewgenija Klimowa i Andrzeja Stękałę. Nie zdobył więc tego upragnionego złotego medalu Mistrzostw Świata w lotach, no ale powinien w imprezie tej rangi wystartować jeszcze za 2 lata w Vikersund. To właśnie ten norweski mamut gościł będzie imprezę za 2 lata.